går emot mig. Jag blir helt crazy av det. Och hjärtat hoppar upp och ner. Vi susar ner mot stranden. Och solen gör oss varm. Vill du hålla mig i handen, så ska jag visa det charm. Du är elektrisk. Du ger mig stöd när jag tänker på det. Du är elektrisk, du ger mig stöd när jag tänker på det. Du är fantastisk, har en chans hvis jag smiler mot det. Elektrisk. The doubt, block them haters all around. They won't bother us, they won't bother. Pay no attention, 'cause I know that you've been hurt, and I know how to get you good. They won't bother us, they won't bother, they won't bother us. Put your skin to mine. Oh, na 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 na, na 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 na. Put your skin to mine. When I feel like this, tell me, do you believe in love? Baby, when it's real like this, you and me like this, does it make you believe in love? I'll make you a believer. We can call it love. Baby, when it's real like this, you and me like this, does it make you believe in love? Baby, when it feel like this, when I feel like this, tell me, do you believe in love? Baby, when it's real like this, you and me like this, does it make you believe in love? I'll make you a protect ya from the crazy and the pain. You don't gotta go insane. They won't bother us, they won't bother. Baby, I get ya. Head is always gonna hate. We're still gonna kill the game. They won't bother us, they won't bother us. They won't bother us. Na 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 na, na na na. Put your skin to mine. Oh, na 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 na, na 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 na. Put your skin to mine. Tell me, do you believe in love? Baby, when it's real like this, you and me like this, does it make you believe in love? I'll make you a believer. We can call it love. Baby, when it feel like this, when it feel like this, does it make you believe in love? Na 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 na.
attention to the fear, not the doubt. Block them haters all around. They won't bother us. They won't bother. Yeah. Baby, when you feel like this, when you feel like this. Jeszcze pozwólcie Państwo, że powitam uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Śliwicach, Kujawsko-Pomorskie. Państwo przyjechali na zaproszenie pani poseł Agnieszki Kłopotek. Bardzo cieszę się, że możecie Państwo być z nami. Mam nadzieję, że wrażenia z obserwacji pracy Sejmu będą tylko dobre i życzę miłego dnia. Bardzo proszę, pan poseł Marek Jakubiak, klub parlamentarny. Ja też pozdrawiam, pozdrawiam też pana Kłopotka. Coś o sobie. Nazywam się Jan Tchowski, mam 14 lat. Interesuję się historią, polityką i sportem. Moim ulubionym klubem jest Arsenal. Nazywam się Maja Mechlińska i interesuję się graniem na pianinie. Nazywam się Adam Kłopotek, mam 14 lat. Moimi zainteresowaniami są piłka nożna, sport, lekkoatletyka, skoki narciarskie. Jestem kibicem Barcelony, bardzo lubię biegać, uczyć się, spotykać ze znajomymi i grać w piłkę. Jestem Weronika, mam 14 lat i ciężko mi jest powiedzieć, czym się interesuję, ale można powiedzieć, że interesuję się modą. Nazywam się Czarek, mam 14 lat, moimi zainteresowaniami jest gra w piłkę i lekkoatletyka. Nazywam się Zuzia, interesuję się fotografią i bardzo lubię spać. Nazywam się Oskar, mam 14 lat. Chciałbym zostać piłkarzem. Lubię łowić ryby. Mam na imię Paulina, mam 15 lat i bardzo lubię zwierzęta. A w szczególności słonie, ponieważ uważam, że są bardzo piękne. Cześć, jestem Marcin, mam 15 lat. Interesuję się końmi i jeżdżę też na konie. Jestem Milena, bardzo kocham wszystkie zwierzęta, a w szczególności żaby. No, nazywam się Damian, moim pasją jest gotowanie, piłka nożna. Nazywam się Nina, mam 15 lat i lubię koty, rysować i... I nazywam się Tymek, mam 15 lat, uczyłem się w szkole podstawowej w Śliwicach
Interesuję się piłką nożną. Czy masz jakiś ulubiony swój klub piłkarski? Moim ulubionym klubem piłkarskim jest Real Madrid. Cześć, jestem Kamil, mam 15 lat. Chodzę do szkoły imienia księdza Erharda Staszewskiego w Myśliwicach. Czym się interesujesz? Jakie masz pasje, hobby? Interesuję się hobby horsem. To bardzo ciekawy sport. No ja tu, skromny chłopak ze Śliwic. A czym się interesujesz? Jakie masz pasje? Moją pasją jest gotowanie. Lubię hazard. Ogólnie lubię grać w gry komputerowe oraz motoryzację. Co chciałbyś robić w dorosłym życiu? W dorosłym życiu? Ja nie mam planów. Jak dożyję, to będzie dobrze. W przyszłości chciałabym zostać piosenkarką i nagrać swoje własne piosenki. W dorosłym życiu chciałbym spełniać marzenia i podróżować po świecie. Plan na przyszłość? No, moim takim lekkim marzeniem było jeździć ciężarówkami. Chciałabym zostać fotografem i podróżować po świecie. Nie wiem, zastanawiam się nad wieloma rzeczami. Nie wiem, mógłbym być załóżmy prawnikiem. Odpowiem, że chciałbym być prawnikiem. Na tą chwilę jeszcze nie wiem, kim chciałabym zostać, ale na pewno chciałabym ukończyć studia, dobrze zarabiać i podróżować po świecie. W dorosłym życiu chciałabym zostać psychologiem i psychoonkologiem i pomagać ludziom w ich trudnych sytuacjach oraz założyć swoją poradnię psychologiczną. W dorosłym życiu chciałbym przede wszystkim być bogatym, być miliarderem, zostać jak najlepiej mistrzem olimpijskim, mistrzem świata w lekkiej atletyce, spełniać marzenia, rozwijać się, założyć rodzinę. Co zrobiło na tobie wrażenie ostatnio? Może bal? No bal zrobił na mnie wrażenie, ponieważ był bardzo dobrze zorganizowany, były świetne piosenki, była świetna zabawa. Wydaje mi się, że bal ósmoklasisty, ponieważ no to była taka ostatnia dyskoteka, gdzie spędziliśmy czas tak jak na innych i no to zapamiętam szczególnie. Podobało mi się to, że mogłam przyjść w balowej sukni i że mieliśmy okazję zatańczyć polonezę. Thank you.
ale moje złoto na szyi. Chciałabyś przekazać, powiedzieć teraz nauczycielom, którzy Cię uczyli? Chciałabym na pewno podziękować za te wszystkie lata nauki. Były lepsze i gorsze chwile, ale mam nadzieję, że będą nas dobrze wspominać. No, chciałabym im przekazać, że nie wiem co oni tutaj robią i jak mogą wytrzymać z takimi ludźmi jak my. A co masz na myśli, mówiąc to jak my? No, jesteśmy niegrzeczni czasami i współczuję im. Że byli bardzo super nauczycielami i byli bardzo pomocni. Dziękuję bardzo za te wszystkie lata spędzone w tej szkole. Dziękuję bardzo za pomoc w nauce i za wytrwałość. Aby nie zapomnieli o nas i w przyszłości, aby dostali równie dobrych i fajnych uczniów jak my. No, chciałbym im podziękować za ostatnie 8 lat, które razem spędziliśmy. Chciałbym przekazać nauczycielom, że bardzo im dziękuję za to, za te wiele lat spędzonych razem w szkolnych ławkach, za to, że byli naprawdę dla mnie cierpliwi, uczyli mnie. Byli zaangażowani i życzę powodzenia w uczeniu młodszych kolegów. Życzę im tego, aby mieli tak wspaniałą klasę, jaką my byliśmy i żeby mieli dużo cierpliwości do innych uczniów. Chciałbym przekazać nauczycielom, że bardzo dobrze się z nimi współpracowało w tej szkole oraz chciałbym pochwalić panią Katarzynę Śmiałowską za wyrozumiałość oraz błyskawiczne rozwiązywanie problemów w naszej klasie oraz, że bardzo dobrze nas prowadziła. Dziękuję Ci bardzo. Mam zaszczyt pamiętać Was z Waszych pierwszych dni w naszej szkole. Takich przejętych, z troszczykiem emocji, wpatrzonych we mnie, podekscytowanych nową sytuacją. I wyszukując dla Was zdjęcia w swoim starym telefonie, a znalazło się ich aż 69, z dużą siłą wróciły wspomnienia
emocje z nimi związane, bo ta część wspólnych chwil spędzonych zawsze pozostanie we mnie. I tak mogłabym mówić i wspominać, ale dobrze pamiętam, że wy jesteście i jeszcze jesteście w tym wieku, że wolicie, jak wam się tych lat dodaje, a nie wspomina. Więc pozwolę sobie złożyć wam życzenia. Więc moi kochani, życzę wam przede wszystkim życia swoim życiem, a nie innych osób z jakichś portali społecznościowych. Doceniajcie czas spędzony wspólnie z drugim człowiekiem. Nie bójcie się spełniać swoich marzeń, a przede wszystkim bądźcie szczęśliwi. Ciepło mnie wspominajcie, gdy spojrzycie na nasze wspólne zdjęcie, które ode mnie dostaniecie. Szanowni Państwo, miałam okazję być wychowawcą klasy 8A przez 5 lat. Moja klasa to grupa wyjątkowych młodych osób. Byli wśród nich osoby o odmiennych charakterach, różnej wrażliwości i wielu pasjach. Świetni sportowcy, fantastyczni historycy, matematycy, uczniowie o zamiłowaniu do muzyki, plastyki czy teatru, ale również miłośnicy wędkowania czy majsterkowania. Osoby z ogromnym talentem i pasją, którzy z determinacją dążyli do osiągania swoich planów i zamierzeń, osiągając sukcesy na szczeblu województwa czy kraju. Ceniłam w nich umiejętność współpracy i zaangażowania, gdzie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli, organizując i przygotowując się do przedstawień z okazji Święta Niepodległości czy Święta Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z przyjemnością wyjeżdżałam z klasą na wycieczki klasowe. Tam zawsze pokazali, że są odpowiedzialnymi osobami, którzy bez zastrzeżeń stosowali się do reguł, zasad i przestrzegali regulaminu. Gratuluję uczniom ukończenia szkoły podstawowej. Życzę wspaniałych wakacji, realizacji swoich planów, pasji, ale również odkrywania nowych marzeń i nowych pasji, żebyście byli konsekwentni w realizacji tego, odwagi w pokonywaniu trudności, bo na pewno takie napotkacie, ale żebyście umieli z każdej trudnej sytuacji wyjść z podniesioną głową. Życzę wam, abyście w nowej szkole znaleźli wspaniałe koleżanki, wspaniałych kolegów, żeby nowy wychowawca i nowi nauczyciele byli dla was sympatyczni. Przy okazji chciałabym zwrócić się do rodziców. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za współpracę w ciągu tych 5 lat. Bardzo dobrze mi się z Państwem współdziałało. Zawsze mogłam liczyć na Waszą pomoc w rozwiązywaniu problemów. Życzę Wam, abyście mogli dalej cieszyć się z Waszej ciężkiej pracy wychowawczej na dalszych etapach życia Waszych dzieci. Serdecznie dziękuję, a mojej klasie do zobaczenia na dalszej
Waszej drodze. Może się spotkamy. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, spłonięci, próbuj. Z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne.